Witam Państwa już w czerwcowym programie, a skoro czerwiec, to oczywiście w Opolu moment, kiedy myślimy o festiwalach. Czy o Festiwalu Polskiej Piosenki, czy o Festiwalu Skoków. I dzisiaj właśnie oczywiście o tym, co powinno być w opolskim sporcie, ale czy będzie, o tym się niebawem z naszej rozmowy dowiemy. Dzisiaj gościmy na stadionie lekkoatletycznym imienia opolskich olimpijczyków, no i z nami także jeden z właśnie polskich olimpijczyków, wicemistrz Europy, mistrz Polski, a także dyrektor organizacyjny Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz lekkoatleta, a także skoczek wzwyż, no również osoba, która występowała na tej opolskiej imprezie, wicemistrz Polski seniorów oraz akademicki młodzieżowy mistrz Polski Konrad Owczarek. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. My wyczekujemy, zresztą nie tylko my, myślę, że wszyscy kibice i widzowie, którzy tutaj w czerwcu gromadzili się na stadionie. W komplecie dodajmy. W komplecie, dokładnie. Gromadzili się tutaj na stadionie, na trybunach, wyczekują tej imprezy. Ona miała się odbyć w czerwcu, ale z tego co wiemy, co już się pojawiało także w prasie, data tego festiwalu jest zmieniona, przełożona na wrzesień. Czy to są ustalenia aktualne? Tak, ustalenia są aktualne. Stadion Opolskich Olimpijczyków to takie szczęśliwe miejsce. Raz w roku odbywa się impreza, gdzie skacze się najwyżej w Polsce. To dla przypomnienia, 2,40 Muta Sesa Warszym nikt wyżej w Polsce nie skoczył i rekord polski aktualny 199 na powietrzu, czyli na stadionie otwartym, należy do Kamili Liczinko, wcześniej Stepaniuk, dalej jest aktualnym rekordem Polski. Wrzesień to termin 15. Opolskiego Festiwalu z uwagi na tą sytuację. No dzisiaj mamy to studio plenerowe, bardzo specjalne. Siedzimy w pewnych odległościach i musieliśmy się dopasować do realiów rzeczywistości. A z drugiej strony jubileusz, a po drodze no jeszcze remont stadionu, bo lada moment ten stadion będzie przeżywał lifting i myślę, że we wrześniu uda nam się wrócić, że tak powiem, na arenę i rozegrać zawody, ale w jakiej formule jeszcze na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć. Zanim przejdziemy do tego, o czym Pan mówi, Panie Januszu, to chciałem zapytać Pana Konrada, jak to jest, jak to się mówi, jak się skacze na własnych śmieciach, to zawsze podobno najtrudniejsze. Też tutaj Pana występy pamiętamy na Festiwalu Skoków. Jest to zawsze taka dodatkowa adrenalina, Pan tu trenuje, Pan tu pracuje, no i Pan też miał okazję skakać przed własną publicznością. Zgadza się, no festiwal generalnie, skok wzwyż, to są niesamowite emocje. Bardzo widowiskowa konkurencja. Akurat tutaj jest bardzo ciekawa formuła, gdyż cały zeskok jest przeniesiony bardzo blisko trybuny, także czuje się obecność i doping tej publiczności. Ale deprymuje bardziej czy mobilizuje? Bardziej mobilizuje jednak. No proszę. Ja myślę, że deprymuje jednak. Mnie by zdeprymowało. Ja pewnie też bym się stresowała. A Panie Januszu, Pan jak przypomina sobie te wszystkie imprezy, no my kojarzymy, będąc tutaj zawsze na stadionie, że skoczkowie przed tym, jak wystartują, to zwykle pokazują publiczności, jak powinna się zachować, tak? Mamy spikera, który mobilizuje publiczność, ale też sami zawodnicy klaszczą. Czy wyobraża Pan sobie, że tegoroczna edycja mogłaby się odbyć bez udziału kibiców, bez tego dopingu? Czy w ogóle miałaby ta impreza sens wtedy? No, to jest właśnie jakby coś, co wypacza pewną ideę. Oczywiście wynik sportowy jest ważny i dla zawodników zawodowo przygotowanych oni skaczą jakby dla siebie. Natomiast jakby element publiczności, bez względu na to w wysiłku sportowym, jest jednym z najważniejszych elementów, dlatego że ten poziom adrenaliny i emocji, które towarzyszą relacjom, zawodnicy, ten atutem Polskiego Festiwalu Skoków i naszej imprezy jest ta bliskość. Rzadko się odbywają imprezy, gdzie skok zwyż jest w oczku, w centrum, że tak powiem, żywiołu. Oczywiście pewna trudność polega na tym, że musieliśmy dopasować tą bieżnię do tego, żeby skoczkom stworzyć optymalne warunki. Miłuchow i Barszim podkreślali, że co w cudzysłowie to są najlepsze olimpijskie przedskoki. Nasz meeting jest meetingiem tak zwanym luźnym, czyli tu nie ma presji. Tu nie ma presji, jeżeli coś nie wyjdzie, zdarza się, tak? Ale jest elementem treningowym i to też my czujemy jako organizatorzy. Wiadomo, że tutaj mamy sytuację taką, że my tworzymy te warunki, bo znamy tą konkurencję i wiemy, że ona jest jakby właśnie, żyje emocjami, a z drugiej strony jest ciekawa dla kibiców, bo co innego jak się ogląda to w telewizji co drugi skok, a co innego jak się na żywo i każdy kto był, no jest zachwycony, pomijając piękno, bo jednak no nie jest takie łatwe, jak ktoś stanie koło 2 metrów na przykład kobieta i powie, no jak to można przeskoczyć? To normalnie mówi, przechodzi się obok. To mówi skoczek wzwyż, który jak stanie, dzisiaj staliśmy, to jest tylko 1,70 m, a już jest bardzo wysoko. Więc oczywiście piękno tej konkurencji powoduje to, że te emocje są widoczne na żywo, a jeżeli jeszcze się
ogląda takiego uchowa czy Barsima, myślę, że to ludziom się bardzo podoba, a z drugiej strony jest szacunek do kogoś, kto ciężko pracuje, bo no, tych startów jest kilkanaście, natomiast pracuje się cały rok, czasami całe parę lat. Ktoś powie, a dlaczego Opole? Bo czujemy się w tym dobrze i myślę, że Opole pokazuje, że właśnie jesteśmy jednym z najlepszych meetingów w Europie, liczących się w tej kategorii. Oczywiście wiemy, że nie zrobimy imprez wielkich, wielokonkurencyjnych, dlatego skupiliśmy się na meetingu właśnie w Skoku Zwyż i myślę, że w tym, przynajmniej w mojej ocenie, nie tylko mojej, no, ranking europejski pokazuje, że kilkakrotnie byliśmy w top liście zawodów. I ktoś powie tak, są różne imprezy, może więcej ludzi, tylko że proszę porównać wyniki. Żadna impreza, proszę wziąć te 2,40 czy 2 metry, czy 2,37 i zobaczyć w rankingu światowym, to są pierwsze dziesiątki światowych najlepszych wyników na świecie i to jest jakby satysfakcja. Panie Januszu, zanim pewnie Daria będzie drążyć temat całej sytuacji związanej z wrześniem, to ja chciałem pana Konrada zapytać. Koronawirus także, no, w cudzysłowie oczywiście, siał to spustoszenie w kwestii treningów, nieodbytych zawodów. Co mówi się w środowisku, nawet nie tyle lekkoatletycznym, co w środowisku właśnie skoczków wzwyż? Jaki to miało wpływ, przebieg, no bo pewnie i inna częstotliwość treningów. Jak to, panie Konradzie, w tej chwili, o czym się mówi w Polsce? To ogólnie zaburzyło mocno cały cykl treningowy, bo tak naprawdę nie wiadomo, do czego się szykować. Wiele imprez docelowych, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata zostało odwołanych. Olimpiada. Olimpiada przede wszystkim, tak. Do tego meetingi. Część obiektów była niedostępna, także na pewno ten poziom, powiedzmy, treningowy gdzieś tam musiał pójść w dół. No teraz powoli są wszystkie te obiekty odblokowywane, także te treningi są rozciągane, powiedzmy, godzinowo, tak żeby dostosować je do aktualnie panujących obostrzeń. No bo na ile, bo w niektórych dyscyplinach można ćwiczyć, jak to się mówi, trening siłowy, tam taką, a nie inną technikę. Czy rzeczywiście skoczkowi wzwyż nie jest potrzeba, nie wiem, przez 2 miesiące spróbować przeskoczyć tej tyczki na określonej wysokości? Trening techniczny jest generalnie wypadkową powiedzmy tych pozostałych elementów, takich jak siła, szybkość. Na pewno jest to najciekawsza forma treningu i nie tylko dla skoczków tego typu, powiedzmy, sprawdziany. Natomiast w Opolu póki co nie mamy dostępu do hali, także jeżeli nie było po prostu pogody albo w tym okresie jesienno-zimowym, no nie mamy dostępu jednak do takiej profesjonalnej skoczni i musimy się zadowolić wyjazdami, powiedzmy, gdzieś na jakieś obozy i tak dalej. A nie brakuje czasami panu właśnie tutaj oddawanych skoków i tej rywalizacji, tego, co pan przeżywał na przykład na festiwalu skoków, o których dzisiaj rozmawiamy, w 2010 roku? No teraz jestem już w takim wieku, że miałem, powiedzmy, krótką przerwę związaną z kontuzją, natomiast zamierzam wznowić treningi, bo zbliżają się nieubłaganie Mistrzostwa Polski w kategorii Masters, także to będzie też, powiedzmy, kolejny etap mojej kariery. Szansa przeskoczenia tam, Janusza Trzepizura. Tak. Bardzo duża, myślę, że na pewno mnie poprawi. Także nie ukrywam, że Konrad jest taką nadzieją przede wszystkim trenerską. To my zbudowaliśmy bardzo mocny zespół. Stadion jest miejscem obecności wielu programów. Ten najważniejszy, lekkoatletyka dla każdego, to nie tylko lekkoatletyka dla seniorów, bo stadion jest ogólnodostępny. Można tutaj wejść normalnie, trenować, nikt nikogo nie wygania. To jest takie wyzwanie i taki dług wdzięczności olimpijczyka, który miał może trochę gorsze warunki, bo trenowałem na okrąglaku jeszcze starym, tartanu nie miałem, tartan powstał tutaj, no, jak zostałem radnym, udało się tego zbudować. Ale się dało. I dzisiaj służy już 15 lat. To jubileusz bardzo piękny, my szykujemy w tej chwili wystawę, mamy się czym pochwalić, przepiękną wystawę, zresztą kalendarz pokazuje, jak piękny jest Skok Zwyż, jak różne są jego odmiany, czy to w wykonaniu panów, czy pań, a z drugiej strony pokazujemy też cuda natury, jak Barsim skoczy 2,10 i ma takie przewyższenie pół metra i sobie siedzi, że tak powiem, jak na krzesełku i to robi wrażenie, jak ktoś widział to na żywo. Akurat prezydent nagrywał taki filmik, Wiśniewski był na miejscu, też był szokowany. To jest piękne przeżycie,
bo to się dzieje raz w życiu może czasami, więc to jest jakby historia polskiego sportu i światowego sportu i myśmy się w nią wpisali. A możemy jeszcze zdradzić w takim razie, czy zapowiedzieć, dlaczego we wrześniu warto tutaj przyjść właśnie na stadion, co nas czeka? Podczas jeśli tego będziemy mogli wejść. Jeżeli będziemy oczywiście mogli, tak, ale zakładamy optymistyczną wersję, możemy jak tutaj to organizacyjnie, przyjść. Panie Januszu, w tej chwili właśnie wygląda i teoretycznie jak ten meeting będzie po prostu wyglądał? Wrzesień to są terminy zgłoszone, one niestety będą kolidowały też z Mistrzostwami Polski, które wszystkie zostały przeniesione, więc będziemy musieli wybierać. Nie stanowi to dla nas problemu, dlatego że akurat nie ma w tym momencie mistrzostw seniorów, co jest bardzo ważne, ale też musimy pamiętać, że opieramy się też na zawodnikach zagranicznych. I właściwie jedynym znakiem zapytania jest to udział jakby osób z zagranicy na poziomie logistyki, samoloty, dostępność pewnych otwarcie rzeczy, granic przede wszystkim. Otwarcie granic. Tego nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy stwierdzić. Ale oczywiście plany mamy. Natomiast plan awaryjny również istnieje. To jest przełożenie 15. Jubileuszowego festiwalu w roku 2021. Ale na dzień dzisiejszy utrzymujemy termin 2020-2022-2023. Oczywiście będzie ale pod taką samą nazwą? Czy tak, oczywiście jeżeli to się odbędzie w takiej formule to nie będziemy jakby chcieli robić imprezy 15, tylko ten 15 będzie miał rok przerwy, a zrobimy konkurs, bo jeżeli to będzie bez publiki, to zupełnie jest inna idea i wiadomo, że nam potrzebne będą starty, bo już zawodnicy z Polski nie tylko zgłaszają, że chcieliby wystartować. Natomiast oczywiście jubileusz chcemy czyli nie festiwal, a meeting w Skoku Wyżej. Będzie to meeting, tak. Jeżeli w tej formule bez publiczności, to raczej idziemy w kierunku meetingu, żeby te 15-lecie uczcić. Tylko powiem tak, mogę przeprosić na razie kibiców, że troszeczkę wszystkie imprezy, bo to nie tylko festiwal, będą okrojone, ale myślę, że powolutku ten stadion jest otwartą jakby areną i powolutku wracamy do normalności. Mam nadzieję, że ten uśmiech na twarzy i ta możliwość realizowania sportowego wróci do normalności, bo jest to nam wszystkim bardzo potrzebne, więc nie ukrywam, że bardzo w to wierzymy, a z drugiej strony będziemy robić wszystko, żeby ta młodzież miała możliwość przeżycia pięknej imprezy, uczenia się też od tych olimpijczyków, od historii, bo to taki ważny przekaz i myślę, że to też siła tej imprezy. Właśnie, dobrze pan powiedział, to tak na koniec, to już ostatnie pytanie do pana Konrada, bo przy okazji festiwalu skoków właśnie jest też ten mały festiwal, też dzieci i młodzież od przedszkola właściwie biorą udział w zajęciach. To na sam koniec, panie Konradzie, koniec roku szkolnego, czas wakacji przed nami. Jakie zajęcia są prowadzone na stadionie lekkoatletycznym właśnie z trenerami takimi jak pan? Właściwie zajęcia prowadzone są codziennie, z tym, że musieliśmy dostosować godziny zajęć i liczbę osób na treningu, także właściwie są rozciągnięte przez cały dzień. Na pewno w wakacje będziemy też kontynuować tą całą formułę, także podejrzewam, że treningi będą prowadzone codziennie, właściwie od poniedziałku do piątku, plus sobota w ramach akcji Biegam, bo lubię, jakieś dodatkowe zajęcia, także serdecznie zapraszamy wszystkie dzieciaki, a także tych starszych. Zapraszam do śledzenia profilu strony Lekkoatletyka dla Każdego, a także naszego profilu facebookowego, gdzie będziemy wrzucać aktualne godziny treningów, a także wydarzenia ze świata sportowego. A my, proszę Państwa, czekamy zatem na wrzesień, tak jak mówił pan Janusz Trzepizur. Wtedy będziemy mocno trzymać kciuki za to, by ten stadion jednak się zapełnił i by z udziałem publiczności odbył się czy meeting, czy też festiwal skoków. A naszymi gośćmi byli dyrektor organizacyjny Polskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur oraz lokoatleta, trener Konrad Owczarek. Dziękujemy. Serdecznie zapraszamy na stadion i jeszcze na koniec. Rekord z mikrofonem jest cały czas do pobicia, należy do kolegi tutaj siedzącego przede mną. Chyba podejmuje wyzwanie. Faktycznie skoczył. Ile to on już powie sam i myślę, że mamy to zapisane w archiwum. Z mikrofonem taki skok się odbył na tym stadionie. Nie pamiętam, drugi, trzeci festiwal, ale jest autentycznie zanotowany jako nieoficjalny albo oficjalny rekord Polski. Dziękujemy bardzo. Bardzo cieszymy się, Donat, że jesteś tutaj w takiej formie z nami.